Dobra, bo pytaliście często, co jest E4-6, rzuciłem dzisiaj na tego. Właśnie przyjechał Jasiu. To jest jak wczoraj zakończyłem live'a. Mam mu otworzyć. I przyjechał z moim BMW E46, które miało być na Sylwestra zeszłego roku. Więc jest tylko 10 miesięcy obsuwy. Ale za to zobaczymy. Pierwszy raz zobaczę stary moją rajdówkę. No, więc będzie reakcja na szybko. Bo tutaj ogólnie, ja wiem, że to źle wygląda, nie? Że tu jest lakier, tu jakaś folia, ale tu się okazało, że jakby no ktoś zahachmęcił już na poprzedniej sprzedaży, bo tu trochę szpachli jest i tak dalej, więc jakąś przygodę miał ten samochód. No dobra, zobaczcie to do końca, to wam powiem, co będzie robione. To czarne to co? To lakier. I oni to szare to jest folia, więc oni zdjęli tą folię, bo coś tam nie pasowało i się okazało, że szpachla jest pod tym. Ale to nie jest największy problem tego samochodu. Masz jeszcze te części do niego, czy nie? Ale ponoć coś, co wygląda, że jest dobrze zrobione, to zawieszenie jest zrobione. Są te dystanse założone i te koła są takie, wiesz, jak do driftu. I ponoć wózek jest wzmocniony. Tu nie ma po prostu lusterka. W sensie, no, owiewka jest, tylko ona spada jak tu jedziemy. Przeszedłeś samego siebie. Gdzie jest kluczek od tego auta? A, zapomniałem. Jak to? Proszę, proszę. Jednej rzeczy tutaj nie ma, bo mi umysł nie wytrzymał, to wam coś pokażę. Bo pierwszą rzeczą, którą ja zobaczyłem autentycznie wczoraj, było to. To uwaga, bo to wam łeb rozkurwi, nie? Wyszedłem z domu, znaczy na chwilę zobaczycie, mam jakby wszystko nagrane, bo musimy się przegrać. Lusterek nikt nie zajął, tylko... A! I tu taka sytuacja się wydarzyła, że jak Jasiu robił te koła, nie? Żeby tak. To zapomniał zablokować kierownicy. I jak koła są na wprost, to kierownica jest do góry nogami. Tu możecie zauważyć. Bo koła są na wprost, ale kierownica jest do góry nogami, nie? Driftowóz automacie? No nie, bo tu jest skrzynia kupiona do przesłapowania. Dobra, ja wam pokażę rzecz, którą zobaczyłem pierwszą, jak wyszedłem z domu, nie? No. Zderzak mi na płocie powiesił. Nie wierzę w to, ja pierdolę, to jest... Teraz możecie zrobić takie typowe, a nie mówiliśmy. Możecie, raz w życiu możecie zrobić. Jak coś tak krzyczy. Ja tu byłem w szoku, przyznam się. Cześć. Cześć, stary, siema. Cześć. Ej, dobra, skręć, stary. Prawo w tamto? Jasiu! Serek mnie teraz, bo jak się sp... Co to k***a jest? Słuchaj, bo był przód kiedyś. No, ale dostałem dzisiaj numer od kolegi do takiego ziomka, który takimi samochodami się zajmuje. Nie, bo tu jest 3.0, ona tu jakby skrzynia... Ja wam powiem, co jeszcze jest tu kupione, bo jest jeszcze bus cały z częściami, które zostały niewymienione, nie? Tu jest tak, jeszcze. Turbo... IC z mocowaniami, WG, blow off, kolektor. I tu napisał, sam spawałem przy poprzednim silniku, pasuje i dobrze działa. A, bo on wybuchł silnik w międzyczasie. Jak robił ten samochód, to tam się taka sytuacja wydarzyła, że jakby tu masz, wiesz, jak olej dochodzi do silnika i tu ma wchodzić ten olej, a tu wychodzić. To podłączył to na obu, to na ten, na odwrót to podłączył
I tam, gdzie miał wychodzić, to wchodził i ogólnie silnik się rozsypał. Ale ponoć dokupili nowy silnik. EBC, spływ oleju, skrzynia 3.0 i ZF. Sprzęgło komplet, osprzęt do słapa z wałami. Bumper, światła przód komplet, rurki, dolot, rury na dolot, EBC, EMU plus sterownik MS. To jest chyba ECU, tylko on na to EMU mówi, nie wiem czemu. Że ten taki, wiesz, komputer pokładowy. Zawias cały zrobiony, zbieżność do zrobienia. Naba odpinana, kierownica, sterownik start-stop, system audio, tył mocowania pod drugi zacisk, zacisk tył i tarczę. Do złożenia wyjeżdżalista i zrobić spływ po krywie rozrządu. Jest wzmocniony wózek tył i zabezpieczony. Zostały z rzeczy ważnych na pewno dyfer od automatu, przełożenie 3COS, nie wiem co to jest, felgi z oponami, szeroka stal, pomalowane ze spawanej TP. Kubełki, tarcze duże, stary wydech, chłodnica, sprężarka od klimy, dystanse, stare zawieszenie i w ciulu różnych innych części. To co on robił przez ten czas? No właśnie rozkręcił samochód chyba. I akumulator spalił. No i silnik wybuchł. Tam jest jakieś turbo, ja za to turbo 10 koła zapłaciłem, bo to było turbo, był jakiś ziomek, który miał swój samochód uturbiony i tak dalej. On nie wiem, czy nawet na tym 3.0 nie miał 600 koni, czy 500 z hakiem, bo to był jakiś ziomek, który startował w zawodach i on po prostu nowy samochód sobie zrobił i wyciągnął to turbo. I to turbo tam jakąś regenerację przeszło i że można wsadzać dalej, nie? Chyba dychę za całe to zapłaciłem, nie? Bo to jakieś dojebane jest to turbo, nie? Z jakimiś tam rzeczami. Że ponoć ten samochód, znaczy no przynajmniej ja się tak mówię, że ten samochód można było dmuchać na 600 koni. Więc no. Nie, nie, to jest jakieś, wam nie powiem, ale tam na stronie, gdzie oni sprzedawali to było jeszcze droższe, nie? I dostałem numer do takiego ziomka, który się Leo nazywa z Wrocławia i mi go polecił. Dzisiaj go sobie wpisałem. Google, no niby wychodzą tutaj jakieś samochody. Tylko ja nie wiem, czy on to robił, czy o co chodzi, ale tu jest jakaś E46 na 2JZ-cie. I tylko nie wiem, czy to po prostu ktoś Leo nazwał, czy to jest rzeczywiście ten ziomek, do którego ja mam numer. Bo ja jutro się z nim spotykam. No, dogadam się z nim, żeby zrobili, nie? Tak to jego? Okej. Okay. No to mi dzisiaj Kuba z Czterechomów dał numer do właśnie do takiego ziomka z Wrocławia. Na Olsztyńską mam chyba jutro jechać do BMW. Tam jakiś serwis mają i oni... No i wiesz, mu po prostu powiem tak, żeby chodziło. Ja najprawdopodobniej tak, jak ten samochód będzie skończony i będzie igła i zajebisty, bo on pewnie mi się znudzi za jakiś czas, nie? Bo to będzie tak, że sobie trochę pojeżdżę, ale potem stwierdzę, że jakby mi to. I myślałem, żeby to potem na jakiś woźb dać czy coś takiego, nie? Więc no, więc jak, ale jak będzie dobrze zrobiony, wiesz, przez kogoś, kto to dobrze zrobi, no to być może ktoś sobie wylicytuje, co sobie będzie tym śmigał, nie? No. Ile mi powiedział za to, żeby to złożyć? Nie, no dopiero jutro. Jutro się jadę z nim spotkać. Zapłacę w kurwa kasę za budowę jak coś? No trudno. Oczywiście ja się za to zapłacę, ja mam to w kurwa, nie? Ja powiem wam tak, będę z wami szczery, nie? Co mnie do tego zmotywowało? Zmotywowało mnie to do tego, bo chciałem wam udać jakiś content. A on tam mówił, a my kiedyś rozmawialiśmy o tym, żeby sejaka zrobić na KJS i zrobić ten jakąś licencję i startować w tych takich rajdach, co się po lesie ludzie ścigają. No. A te sejaki to tak po 20-25 koła już były takie w kurwa tam jakieś słapy silnika z Punto szły, kurwa, no, trele morele, nie? Cuda na kiju, kuje mu je dzikie węże. No, jakoś tak zapamiętałem, mówię, dawaj zrobisz mi driftowóz jakiś, na jakimś E36 coś. E36 to chujnia, dawaj E46, będzie trochę drożej, ale to nie będzie taki złom jak każdy ma. Mówię, no dobra. I mnie zmotywował. Chciałem mu content dać. Ja tak ogólnie na początku to chciałem E30, tylko E30 już są drogie, nie? Kiedyś się rozkładał pewnie takie E30 za... nie wiem, za 3000. Mi się tu tak ta morda podoba w tym E30. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek wyszedł samochód z lepszym przodem niż BMW E30. To jest poezja ten samochód. Ja wiem, że kiedyś będę miał BMW M3 E30. Na pewno będę to miał. No chyba, że moja zdolność finansowa się nie poprawi do momentu, kiedy te samochody za bańkę będą chodzić, nie? Bo już chodzą za 500 000. Jak sobie czasami sprawdzam na autoscoucie, to takie mocarne już pod 100 tysięcy euro podchodzą, nie? 125 nawet. I to 115, 300 nalotu, nie? Ale ja kiedyś bardzo bym chciał taki samochód mieć. I to by był taki jedyny samochód, żebym sobie go
kupił i sobie jeździł tak dla beki raz za czas, nie?